Cześć, witajcie znowu w studio fotograficznego programu Bez Nazwy. Szymon Glonek na targach film, wideo, foto, a ze mną w studio Mariusz Łężniak, fotograf. Mariusz, wczoraj wykład na temat... Etyka fotografii. Prowadziliśmy go wspólnie z Krystianem Bilatowiczem. Razem pracujemy dla Panasonica Polska. Postanowiliśmy taki dość ambitny temat sobie obrać, właśnie trudny. Macie dwa różne zainteresowania fotograficzne, bo ty bardziej w fotografii ludzi, w portretach, tak? Nie do końca. Moją taką pasją jest architektura krajobrazu. Czyli się taka fotografia krajobrazowa, ale z wątkiem wplecionego architektury, czyli się nie taki czysty krajobraz. Architektura krajobrazu, etnografia, portret etno, no i też fotografia sensualna bardziej. Okej, czyli w tych. No to jak z twojego punktu widzenia ta etyka wygląda w fotografii? Jakbyś tak, no całego wykładu nie powtórzysz, ale tak w skrócie naszym widzom tutaj, którzy nie mogli być. No to jest temat bardzo trudny. Ja skupiłem się w swojej części wykładu bardziej na tym, żeby pokazać widowni swoje błędy, przyznać się do nich publicznie. Co robiłem źle i co czegoś nie zrobię, między innymi po to, żeby ludzie wyciągli swoje wnioski i nie robili tego, co ja robiłem, a jeśli będą robili, to w sposób świadomy, że to jest niedobre, to jest, nie powinno mieć miejsca. I to się tyczyło fotografii reportażowej, ślubnej, czyś okolicznościowej, fotografii przyrody, gdzie też ta etyka jest bardzo ważna, bo trzeba wiedzieć, jak się zachować, kiedy wejść w tą przyrodę i z jakimi butami, jak to się mówi, albo bez. Fotografii sensualnej, bardzo modne ostatnio hasło, wstrykaj, nie dotykaj. Bardzo tego przestrzegam i wiele, wiele innych aspektów. To jest temat rzeka, które płynie i postanowiliśmy na najbliższy właśnie czas Panasonikiem ten temat jakby rozszerzać i próbować ludzi edukować. Jak reagowali widzowie? Jakie pytania padały z sali? Dyskusja się wywiązała? Są takie sytuacje, już miałem drugi raz taką sytuację, bo raz miałem w Gdańsku, teraz miałem drugą taką sytuację, jak opowiadałem historię modelki, która jest mega inteligentną dziewczyną, która jest piękna, zgrabna, ma wszystko, jak to się mówi, na swoim miejscu i postanowiła sobie zrobić bardzo odważną sesję. Pokazałem zdjęcia tej dziewczyny i powiedziałem ludziom na sali, jak się od tego zaczęło. No, z początku do tego podchodziłem jak do produktu, czyli się do zawodu swojego. Ale w tym momencie dziewczyna mi opowiedziała historię, że ona pokazuje coś, czego niebawem już nie będzie miała. Czyli? Raka piersi. Okej, to jest bardzo, bardzo poważny temat i taki mocno emocjonalny musiał dla niej być. A dla mnie? No tak, po stronie fotografa zmienia się perspektywa z tego produktu na tą ludzką. Teraz trzeba to ograć. I zapalają się kontrolki. Ty nie możesz tej dziewczyny skrzywdzić. To ma wyjść. Ona musi wiedzieć, że jest ważna. To jest dla niej ważna sesja. To nie jest kolejna sesja, żeby miała pamiątkę z tego roku i za rok sobie ją powtórzy. Dokładnie. Tylko to jest jednorazowy, ostatni. Ona nie mówi, że to się stanie teraz, czy tam za pół roku, czy za jakiś czas, ale ona jest świadoma tego. Ale to zostało we mnie. Postanowiłem po prostu inaczej do tej fotografii takiej modowej podchodzić. I teraz, jeśli są, mam takie sytuacje, że na przykład muszę z modelkami pracować, staram się przede wszystkim ustalić, jakie jest podłoże. I to tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak ja później postępuję z tą sesją, bo nie ukrywajmy, charakterów ludzkich mamy bardzo dużo i tak naprawdę nie wiemy, z kim mamy do czynienia, czy, no nie chcę tutaj określać takich, może takich luźnych sformułowań, no, ale po prostu próbuję wybadać charakter modela. Dostosowuje do tego swój charakter pracy. To mnie nauczyło właśnie ten konkretny przykład, że nieraz trzeba być człowiekiem. Między innymi, ale w tym momencie... A jak sala zareagowała na tą opowieść? Powiem tak. Nie wiem, czy słowo zdębieli. Jest dobrym określeniem. Zamurowało ich. Komentarzy nie było. Po prostu ktoś się tylko odezwał tam gdzieś z boku. To nie wymaga komentarza. Czyli się działało.
No tak, ale to dobrze, że takie tematy też właśnie powodują, że się zastanawiasz, że myślisz o tym, że nie podchodzisz tak mechanicznie do tej fotografii, tak? Tylko że wiesz, że tam jest człowiek, są emocje, są jakieś motywacje i żeby też to wszystko wydobyć, to jest ważne. Gdzie te zdjęcia, no niekoniecznie te, ale gdzie twoje zdjęcia można oglądać? Znaczy się, ogólnie dostępny jest profil mój na Facebooku, Fotoponidzie, Mariusz Łężniak. Mariusz Łężniak. Od niedawna postanowiłem sobie też stronkę założyć. Fotoponidzie, Mariusz Łężniak, Fotoponidzie Mariusz Łężniak, Jimbo Free. Taka darmowa stronka, ale mogę sobie tam dużo robić. Wystarczająca jest dla mnie. Na moim profilu osobistym, takim facebookowym powiedzmy, jest link do tej stronki, można też moje prace zobaczyć. Od fotografii okolicznościowej, fotografii sensualnej, architektury, przy etnografii i tak dalej. Także to już nie jest jakby strefa zamknięta. Zacząłem to robić niedawno, w sensie taką stronę prowadzić, gdyż wcześniej byłem związany takim, jakby to powiedzieć, pracując zawodowo jako fotograf też, no nie mogłem prowadzić pewnej działalności. Gdzie pracuję, nieważne. Czemu tak było, też nieważne. No, to się odmroziło. No tak, odmroziło. Takie były warunki pracy i już. Wszyscy mnie znali, bo w świecie fotografów etnograficznych jestem rozpoznawalny. Wszystkie muzea praktycznie w Polsce mnie znają. Wszyscy się moimi fotografiami podpierają. Zdjęcia krajobrazowe, ta architektura krajobrazu, jak mówię, to nie jest taki typowy krajobraz. Broni się sam sobie, bo zdjęcia mają cholerne zasięgi. Dochodzące do kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń tygodniowo. Jest to fenomen. Oczywiście dla mnie zapaliła się kontrolka, że ludzie potrzebują tych zdjęć. Takich właśnie krajobrazowych, ale pokazujących architekturę. Tak najchętniej architektura, która już przestaje istnieć. Aha. Przyszłeś dwa aparaty. Ulubione. Pracujesz ulubione, nimi na co dzień. Ulubione. To są dwa moje ulubione zestawy. S5 Mark II, który zastąpił bardzo dobre S1, S5 Mark I. Z obiektywem 24-70, to jest taki uniwersalny zestaw, który używam praktycznie do wszystkiego, no bo to jest 24-70. A takim aparatem do takich moich ambitnych celów to jest właśnie S1R i 50mm F1.4. To jest aparat niedoceniony, nawet powiedziałbym, że z racji na pewne ograniczenia dość dużą cenę niechciany. Dla mnie nie wiem, czemu jest to idealny sprzęt. Ale czemu? No, jak już idealny, no to powiedz. Powiem no, to... czemu. Jest to taki, nie wiem, czy młodszy, czy starszy brat Leica SL2. Okej. Okay. Ma dokładnie te same rozwiązania, tą samą matrycę prawie, to samo genialne rozwiązanie z mikrososzewką na matrycy, która powoduje większą rozpiętość tonalną na zdjęciach, czego nie ma żadna inna marka, tylko Leica i właśnie Lumix S1R. Co daje genialny obrazek. Obrazek przede wszystkim z puszki jest akceptowalny. Ja większość zdjęć, które prezentuję na swoich pokazach, są nieobrabiane. Założony jest tylko preset, który jest zaimplantowany z aparatu typu żywe kolory i tak dalej. I to wystarcza. Ograniczam się tylko do pracy na pliku w przeglądarce Windows, gdzie mam słuchaczek jaśniej, ciemniej i przy kadru. Po prostu to jest kolejny aspekt etyki właśnie fotografii, że jeśli ja mówię, że kogo zabieram na foto wyprawę i pokażę mu obrazek czegoś, to ten obrazek, który widzi na moich zdjęciach, w rzeczywistości jest taki sam. Jak przyjedzie ktoś na żywo, zobaczy go w plenerze. No nie wiem, czy to jest normalne, ale tak mam. No ale to świat jest wystarczająco piękny, nie potrzeba Lightrooma i Photoshopa. No to nie, to, po prostu to pokazuje. Nie oszukuję natury. To fakt. Mnie zawsze ciekawi wybór obiektywów, bo to jest trochę wybór patrzenia na świat. Tutaj masz 50. Czemu to? Jest to, no jeszcze trzeba by wspomnieć, że oprócz tego, no, że pracuję jako ambasador Panasonica Polska, jestem aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. No tam mamy pewne normy. Okej. Okay. Przede wszystkim, żeby się do tej instytucji dostać, trzeba znać fotografię. Nie poczytać o niej, tylko po prostu być tym fotografem, ćwiczyć, być aktywnym. I zawsze mnie uczyli, że ta 50 to jest na pełnej klatce, to jest to, co widzi ludzkie oko. To jest ten sam kąt mniej więcej, bo tam jest trochę mniej, ale to jest najbardziej zbliżony wariant. Po prostu lubię to szkło z racji dlatego, że ono widzi to, co ja widzę. Nawet patrząc przez aparat. Okej.
A 2470? Płyt uniwersalny. A krajobraz, żeby było ciekawiej, robię przeważnie na 70-200, z czego wykorzystuję 200 mm. A ukochaną ogniskową do krajobrazu jest, nie ukrywam, Sigma 150-600. No tak, bo to są te dwie szkoły, albo bardzo szeroko, albo bardzo wąsko. Tak. W krajobrazie wydawałoby się, że tylko bardzo szeroko, ale, ale nie, niepowtarzalne zdjęcia. Tak, wszystkie są na prezentacjach, mam robione w większości teleoptyką, z prostej przyczyny. I tu wchodzi kolejny etap etyki. No po co ja mam latać po tych polach, po tych górach, niszczyć te zasiewy, uprawy, niejednokrotnie parki, rezerwaty. Ja sobie wybieram centralny punkt, wybieram teleoptykę, raz, że mam wszystko w zasięgu ręki, nie muszę nikomu tego niszczyć, czyli się wjeżdżać, wchodzić komuś w teren. I każdy detal, jak mam na zwierzęta jakieś fajne w plenerze, ja nie podchodzę, nie wypłaszam ich, po prostu je mam. To wszystko jest symbioza, a oprócz tego zyskuję przy teleoptyce płaski obraz, który sam się broni bez tej właśnie magicznej obróbki typu HDR i tak dalej. Okej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i dziękuję Ci bardzo za przybliżenie nam też tego aspektu właśnie etyki, o którym myślę, że na co dzień nie mówi się i nie myśli, a warto brać go pod uwagę. I w fotografii tej sensualnej, tej, kiedy pracujemy z ludźmi, ale też w każdym innym aspekcie fotograficznym. No, na zakończenie dodam tylko od siebie, że temat tak zainspirował, zaciekawił organizatorów targu, że postanowili właśnie jutro zorganizować masterclass ABC pracy z modelką, gdzie właśnie ja go będę prowadził. I no pewnie ktoś sobie wyobraża, że będzie tam się nie wiadomo co działo. Tak naprawdę to będzie przygotowanie przez wizażystkę modelki od stóp do głów. Na bieżąco będziemy to omawiali co i jak to zrobić, a następnie przejdziemy do pracy z tą modelką, ale właśnie w sposób etyczny. No dobrze, więc jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nas ogląda, a jutro się wybiera na targi, to polecamy, jeśli są jeszcze miejsca, czy... Ale i tak polecamy współpracę z Mariuszem i zainteresowanie się. A ja zapraszam Was do następnych targowych materiałów. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.